Wtorkową sesję Rady Miasta całkowicie zdominował temat MPK. Zanim przegłosowano przekazanie spółce 4 milionów złotych, odbyła się trwająca prawie 4 godziny dyskusja. Radni zadawali pytania prezesowi Jerzemu Leszczyńskiemu. Jednak w miarę upływu czasu było coraz mniej konkretów, a coraz więcej wzajemnego obarczania się winą i osobistych wycieczek. Radni Koalicji Nowosądeckiej zarzucali radnym PiS Wybieram Nowy Sącz, że swoją poprawką do budżetu, która z 19-milionowej dotacji dla MPK 4 miliony przesunęła na rzecz zlikwidowanych przez prezydenta dopłat mieszkańcom do wody i ścieków, mogli doprowadzić do pogorszenia sytuacji w spółce i zwolnień pracowników. Ta desperacka, pożałowanie godna próba ratowania własnego wizerunku przez co niektórych radnych większościowego klubu w Radzie Miasta budzi niesmak i zastanawiam się, jak bardzo można posunąć się do nieprzyzwoitości, byleby tylko po prostu nie uderzyć się w pierś i przyznać się do błędu. Tak, pani radno Tereso Cabała. Pani poprawka podpisana przez panią spowodowała zabranie 4 milionów złotych dotacji do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. To, że te środki zostały przekazane na dopłaty dla mieszkańców, powtarzam, dla mieszkańców. Jeśli ktoś ma miliony, nie chce dopłat, niech wystąpi do sądeckich wodociągów, że chce płacić pełną taryfę. Tyle mniej będzie dopłat do taryfy. Proszę wystąpić. Proszę wystąpić. Ale proszę tak mieszkańców nie dzielić. A jak mówił radny Krzysztof Głódz, poprawka do budżetu, którą złożyła radna Teresa Cabała, była poprawką całego klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Fakty są takie, że i w grudniu 2020 roku, kiedy był uchwalany budżet, i później klub wskazał źródło finansowania tej kwoty 4 100 tysięcy. To środki wolne. To nie był projekt pani radnej Teresy Cabały. To był projekt klubu, który złożyła zgodnie z przepisami pani radna Teresa Cabała. I proszę nie ubierać, to jest po prostu nieprzyzwoite. Ja wiem, to ma być nauczka dla pani radnej. Oj, nie wolno tak robić więcej, bo będziemy się potem, przepraszam za to popularne określenie, wozić po pani. Trochę nie tak. To po pierwsze nie elegancko, po drugie, ja wiem, ale dla sukcesu politycznego można wszystko. W miarę jak dyskusja nabierała rozpędu, radni coraz bardziej odbiegali od tematu. Teraz było trele, morele, ecie, pecie, a teraz będzie już na poważnie. Dotychczas było tak. Otóż, proszę Państwa, jest rzeczą niewyobrażalną, że radni z klubu PiS stali się w tym punkcie, na tej sesji, prokuratorami przesłuchującymi kogo się da i jak się da. Słowem, prokuratorzy nam się objawili. Mam prośbę do pana radnego Rogóża również, aby nie mówił za pracowników MPK, bo zielonego pojęcia nie ma, co to znaczy, gdy ktoś ma zagrożone, jest zagrożony zwolnieniem z pracy, gdy ma rodzinę na utrzymanie. I to mówi ktoś, kto nie wiem, dostaje obiad od mamy, taty. Powiem szczerze, poziom tej dyskusji naprawdę jest bardzo imponujący. Ale pani też nie prezentuje najwyższego poziomu, niech pani mi wierzy. Przysłuchujący się obradom mieszkańcy mogli także usłyszeć, kto gdzie i ile zarabia, przez kogo przemawia szaleństwo i kto zachowuje się jak prokurator z Bożej łaski. Drodzy Państwo, czymże są stwierdzenia, które słuchamy od 2,5 roku w stylu, cytuję, szkodzić wizerunkowi, posunąć się do nieprzyzwoitości, szkodzą miastu, radni niekonstruktywni, prokuratorzy z Bożej łaski, pożałowania godna poprawa wizerunku. Drodzy Państwo, żygać się chce. Jesteście monotematyczni, po prostu nudni w tych swoich wypowiedziach. Zróbcie jakieś szkolenie z jakiejś socjotechniki nowe, jakichś nowych słów się nauczcie, po prostu to już tego się słuchać nie da. To wszyscy się z tego śmieją, słuchajcie. A jak zauważył radny Krzysztof Głódz, tocząca się dyskusja jest obrazem samorządności w sądeckim wydaniu. Ta dyskusja tocząca się już od wielu godzin jest przykładem tego, jak nieszczęśnie wygląda samorządność
w wydaniu sądeckim. Po prostu. Festiwal fake newsów, demagogii, utopii, opowiadania o rzeczach kompletnie nieistotnych, bajania, szkoda. Na zakończenie z wnioskiem o zamknięcie dyskusji i zdjęcie tego punktu z porządku obrad wystąpił radny Michał Kądziołka. Co pojawiło się przed chwilą na stronie Facebooka Miasta Nowego Sącza? 6-sekundowy filmik wyrwany z kontekstu z naszą koleżanką Barbarą Jurowicz. Chciałem zaprotestować przeciwko takiemu zachowaniu, przeciwko takim metodom. Nie tak dawno, kiedy składałem na wniosek mieszkańców, którym dostęp do strony miasta na Facebooku jest blokowany, prośbę o informację, kto administruje, kto prowadzi ten profil, jakim prawem pracownik ratusza, który w tym momencie może atakować radnego, nie jest upominany przez prezydenta, dlaczego nie ma reakcji prezydenta miasta Nowego Sącza. Wiceprzewodniczący Rady Miasta zawnioskował także o wykasowanie filmu i podanie nazwiska urzędnika, który zamieścił go na stronie.